Siemaneczko, ja jestem PPTM Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj testujemy naszą, można powiedzieć, nową zgabiereczkę, właśnie, którą kupiliśmy, podobnie całym zestawem. Właśnie, tą siano kozów, czyli kosiarki, przyczesarkę i zgabiarkę. To będzie zgabiarka Rennalanda TA 753C. Jest to taka zgabiareczka 6,8 metra. Ten też w papierach ma 7. Ale teraz zobaczę, co zajebisto robi. Już jest przetestowana w pewnym sensie przeze mnie. Już mam pokrewioną działkę właśnie z drugim gospodarstwem. Panę robotę robi konkretną. Ale bez zmiennego pitolenia, bo pitolenie to jest tutaj mało ważne. Jest najważniejsze, żeby wsiąść i zasuwać tutaj na działce, żeby tu móc komfortowo obgrabić teraz. Czekajcie, tylko żebym dał właśnie komfortowo to obgrabił naprzód. To będzie elegancko. Nie no, powiem tak. Robota jest zajebista tym zestawem. Ogólnie mogę zasuwać, jeśli nie bym chciał. W sensie na pewno do 15 km na godzinę. A na razie nie chcę jakoś tutaj zbytnio szaleć tym zestawem, mimo wszystko, bo trzeba się go nauczyć teraz obsługiwać, tak? Oczywiście tym nakręcić teraz tym zestawem po prostu, bo naprawdę to jest taki zestaw, no u mnie pierwszy jest taki zestaw, jest na gospodarstwie. Taka zgabiareczka, zarówno właśnie, w ogóle cały ten zestaw, który mieliśmy, czyli kupowaliśmy te kosiarki, a przy czym saka właśnie, to powiem szczerze, strzał w dziesiątkę, tak pieniądze. Jeden tylko lekki mankament miała ta zgabiarka, ale już jest została zniwelowana. Właśnie został zniwelowany ten defekt. Po prostu, jak widzicie, tutaj co mi chodzi, nie od ciągnika, tutaj do wałka, tylko od wałka do przekładni tutaj, łożytko szczypnęło się. No po prostu to miało prawo się sypnąć, więc szybko na to zrobiliśmy i teraz można sobie tym po prostu robić. No to słuchajcie, maszyna, która kupowana była, używana, miała prawo takie rzeczy zrobić po prostu. A wiadomo, że czekajcie, czy ja to dobrze jadę? Nie no, za szybko. Tylko 13 na godzinę będzie chyba za nas. No tak, nie chcę też za szybko tym jeździć. Jakoś miało to ręce i nogi, ale to nie jest mi się tutaj przyzwyczaić do tego, by to ogarnąć, te cofanie, to wszystko, troszeczkę tam zboże sobie jadę, no, trudno, ale raczej to nic się zbytnio nie stanie, nie biegnie do tego zboża. Ale powiem tak szczerze, no petarda, przetrząsaka, petarda, zgabiareczka tym bardziej na ten moment, mimo tego delikatnego mankamentu, no ale mówię, wszystko to jest tam, kosztowało mnie 50 złotych. I to wszystko, więc łożysko to jest rzecz wiadoma, która jest w każdej maszynie możliwa do wymiany w każdym momencie, więc tutaj nie mam co się do sprzedawcy tutaj nic o Boże, nie mam po prostu czego się doczekać pod tym względem. Jest naprawdę znakomicie, tak samo jak znakomicie jest się teraz się zrobiło, że na kanale macie już teraz po 2 odcinki właśnie z 2G, czyli z farminga, z tego gospodarstwa właśnie pięknego, cudownego, zajebistego przeze mnie. Lubię tą serię nagrywać. No i teraz macie z Storage Hunter Simulator. Macie dwa serie na kanale. Do premiery właśnie 25. A później no oczywiście prawdopodobnie, jeśli skupicie zgodnie z planem, 3 odcinki dziennie. Będziecie mieli, bo będzie właśnie premiera, będzie premiera 25, to było 25, 22 i Storage Hunter Simulator. Chcę trochę spróbować swoich sił w takiej ilości filmików. W tamtym roku mieliśmy, znaczy w tamtym roku mieliśmy w zasadzie na końcówkę tamtego roku i zarówno początkiem tego roku mieliśmy po 2 do 3 odcinki, na pewno mieliśmy w tygodniu, nie w tygodniu, codziennie. Teraz chcę to ogarnąć pod względem takim, żeby te gierki, które mam kupione, ogarnięte, właśnie chcę nagrywać na kanale, czyli właśnie ten Storage Hunter Simulator. Jeszcze tego Autosave Life'a będę chciał dokończyć w końcu
na live'ach, ale myślę, że dopiero gdzieś live, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo jeszcze mam domówioną jedną rzecz do anteny, czyli mam jeszcze przedłużkę do masztu, bo jeszcze mam maszt półtora, po dwóch metrów mam maszt. Jeszcze popatrzyłem, że jeszcze muszę mieć delikatnie go wysuniętego, więc musiałem jeszcze dokupić maszt, czyli też około 2 metrów. Kurna, jest tutaj, patrz, tak jeżdżę, ale no, jakoś to trzeba odgrabić po prostu. Więc taka tak nie małe realnie, bo mało kto się chociaż kurna, rów się wiem, co tam nie jest problem. Nic się nie stanie, jeśli wiem, że nic tam, że mieszkają, nie ma ani gwoździ, to można sobie wjeżdżać. Nie ma tutaj problemów, że ciasna. I tak, teraz dwa odcinki do końca tygodnia, do pewnie 25, a w późniejszym czasie będą 3 odcinki. Chcę sprawdzić swoje siły, czy to się po prostu uda, mimo gospodarstwa rolnego, rzeczywistości i tego wszystkiego. Sprawdzić swoje siły, czy po prostu uda mi się takie coś, taką ilość odcinków po prostu wrzucać. Chciałem 3 odcinki teraz w tym tygodniu już rzucać, bo chciałem nagrywać Until Dawn. Bo jest zajebistą grą, ale niestety ten komputer, no, swoje lata, to już się na tej grze nie chcę przemielić. Ale Boże, tylko żeby jeszcze pamięć chodził na jakoś adekwatnych ustawieniach i ja się będę cieszył. Wyska piątka będzie chodziła na jakichś miarę rozsądnych ustawieniach, na tym właśnie 2K, jak tutaj jest 2K. No bo na te 1025 nie jest jakoś tutaj zbytnio też przeskoczona technologicznie pod względem tutaj graficznym. Natomiast to składamy no właśnie pod tego niecenie. Pod tym względem jest. Tutaj mogę spokojnie sobie zalatać, żeby ktoś się czepiał. Pole jest moje, więc mogę sobie to jeść. Wiesz, to czekajcie, czemu sens w ogóle kuźwa jechać tutaj? Nie. Tak sobie teraz zwróciłem uwagę, że teraz jednak tutaj nie muszę jechać. I mogę sobie po prostu już jechać tutaj naokoło znowu. Jakoś to trzeba sobie ogarnąć. Na luzu, na luziaczku. Właśnie. No i tak, myślę, że teraz do końca tygodnia 2 odcinki w tygodniu na pewno będą. Do pewnie 25. Później, jak 25 będzie, no to już sprzedamy się na te 3 odcinki. 3 odcinkowe. Daj Boże, żeby to tylko wyszło. No ten stary Hunter Simulator też nie jest jakiś wybitnie długi. Zdaje mi się, że tam będzie za 30, może 40 odcinków. To tak się udawało tak to nagrywać po codziennie. No to mam troszeczkę lepiej jak miesiąc, czy tak powiedzmy gdzieś do początku połowy grudnia. Jeśli to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Oczywiście, jeśli co do czego, to ja będę chciał dłuższe odcinki robić. Właśnie tamte gierki. No. Czy to wypali? No zobaczymy. Na razie mamy ogarnięte, nagrywamy i pierwszy odcinek, tak można powiedzieć, Stary Hunter Simulator to był właśnie pierwszym takim oficjalnym po premierze u mnie na kanale. Wtedy wygrywaliśmy tylko demo. Teraz poczekałem, odczekałem, co mieli ponagrywali. Teraz ja wchodzę na salony, jak to się mówi. Nie wiem, żartuję. A ja wchodzę teraz w drugą gierkę i zobaczymy, czy będzie fajnie tutaj odbierana przez was. Przez moją osobę nagrywającą, można powiedzieć. Tak. Tutaj jak pośmiane to idzie, ale patrzcie, teraz jest cudny tiłożysz tym na mnie. Pod względem teraz zgrabienia. Nabijmy sobie do środeczka, mamy wszystko elegancko ogarnięte i nie musimy się niczym tutaj przejmować. Niestety, tylko i wyłącznie ten case pasuje mi do tej zgrabiarki. Nie będę na klasę tutaj grabił. Więc tutaj mamy taki dylemat, że właśnie teraz takich mniejszych prac ziemkarskich to właśnie będzie ten case sobie chodził. Będzie pobierana maszyna, no ale nie, ten ciągnik, ale nie, słuchajcie, nie trzeba im jeździć. Nie będę teraz specjalnie ściągał do tego case'a 5120, tam 30, nie wiem dokładnie jaki miał model. Ten starszy by na mnie tego. Nie będę go specjalnie teraz ściągał, żeby po prostu grabić nim, czy przetrząsać tawy. Jest ten case. On będzie odpinany do paszowozu, od paszowozu tylko i wyłącznie prawdopodobnie teraz tylko do sienokosów, czyli przytrząsanie i zgrabianie, bo teraz będę chciał na, powiedzmy tak, na siłę robić jak najwięcej sienokosów. Może nie koniecznie na odcinku, ale chodzi mi bardziej o to, że muszę robić jak najwięcej siana,
Więc na pewno przyszłosaka i ta zgadzialska teraz na pewno będzie miała co umie na gospodarstwie robić. No jednak 100 tysięcy, 130 tysięcy za sprzęt zielonkarski to nie jest kuźwa mało. Ogólnie wystawiłem swoje maszynki, żeby wam nie zaugać. Teraz kosiaki, chyba za 40 tysięcy. Przetrząsakę za dwójkę. Jeszcze 5 tysięcy dałem za, wstawiłem za kosiaki. Dwójkę za przetrząsakę i 8 tysięcy za zgrabiakę. Czyli wychodzi mi w sumie jeszcze ile? 54 tysiące, wszystko cały zestaw ziemkarski, stary zestaw ziemkarski będzie na tyle wystawiony. Zobaczymy za ile to pójdzie. Myślę, że jak najwięcej, może mieliście, żeby się podbudować. Bo dzisiaj musimy wziąć kredyt. Musimy dzisiaj wziąć kredyt na nowy ciągnik. No, słuchajcie, ja ciągniki zmieniam na rękawiczki góra. Jak to można powiedzieć, bo ciągników to będę sprzemiał taki, że to jest katastrofa w jednym pewnym sensie, chociaż mi to pasuje, bo wam się może nie będą zimne te ciągniki, a ja będę miał więcej na placu, bo jednak ten kokejsa już nie chcę tak zbytnio męczyć, a chcę mieć sobie tego jak najwięcej. Teraz sobie pojedziemy chyba na tą, czekajcie, to była cięta na odcinku, bo jeszcze chyba jeden cięliśmy na odcinku, teraz nie wiem nawet. Parę tych łąk nie kosiliśmy, bo ja to ogólnie miałem tych łąk do koszenia. Teraz tylko pograbić i to ogarnąć. Teraz znowu na... Nie myślałem, że aż tyle dzierżaw dojdzie. Jeszcze propozycję dostałem dzierżaw odnośnie łąk. Porcimy to strasznie, bo jednak siana na gospodarstwie nie jest nigdy za mało. Tak ładnie, wiecie, nawet raz w roku zrobić sobie sianę kiszonkę. I czy tam właśnie te żyto na pryzmę dodatkowo, a siana mieć jak najwięcej, no bo ja tego bydła będę miał więcej, bo dzisiaj dobierzemy dość sporą ilość kredytu, bo to będzie około 250 tysięcy. Wiem, ja na tych kredytach to jadę jak wściekły. Ale jednak to muszę zrobić, bo nie wiem, czy zarobię w tym przyszłym miesiącu na krowy, na te jałuszki małe, 30 tysięcy na jałuszki. A teoretycznie, jeśli dzisiaj przyjechałby kupić, kupiłby skrabiakę, to już mamy te pieniądze na same jałuszki. Ale tak 200 tysięcy to jest taka podstawa, praktycznie można powiedzieć, na ten ciągnik z lewetą, bo ciągnik będzie szedł około 200 km. Chyba do mnie, 180 km jakoś tak wychodziło. W inną stronę, dzisiaj beta będzie jechała stąd tam i wiadomo, koszty będą 5 zł z kilometra, no to 150 to ma 350 zł na jedną stronę, no i z powrotem macie półtora koła za lawetę, bo ja nie będę jechał, ten ciągnik na koła nie będę poprowadził, nie nic, tylko po prostu już on jest zaliczkowany przez brata tego pieniędzy, definitywnie. Chyba to później była modna, bo tam około 3000 zaliczkowane. No i jutro przychodzi ciągnik. I będzie to najlepsze chyba co będzie mogło być, bo będzie mógł być testowany w prasie. Więc tak trochę taki miśmasz zielonkarski, tak powiem, bo tylko macie, można powiedzieć, kompleksowe sianokosy. Od skosiania, potrząśnięcia, zgrabienia na odcinku i zarówno właśnie będzie pasowania, więc tutaj jest naprawdę sporo tego wszystkiego, no ale o to chodzi, no trzeba to nieraz powielać, no ale wiecie, jeśli są nowe maszyny takie jak właśnie cały zestaw ziemkarski, tak, no to grzechem by było tego nie nagrać, tylko teraz sobie to wziąć, dobra, jest to zrobione, kupione, niech to stoi, tak nie, to był taki właśnie kompleksowy teraz zestaw, jeszcze tylko zostały mi żyta do skoszenia, do zgrabienia, zwiezienia, a to też będzie na odcinku, więc zwiezienie, jeszcze zasianie tylko kukurydzy, uprawki, no trochę tej wiosny będzie troszkę długo, nie ukrywam, tej wiosny będzie długo na tym gospodarstwie, no ale słuchajcie, no w życiu realnym też się kuźwa długo ciągnie, jak masz dużo też hektarów ma i praktycznie sam robi, jaka w tym momencie. To kuźwa sezon długo trwa, ten wiosenny, czy jesienny, czy letni nawet,
To wszystko trwa, jeśli przy hodowli to tym bardziej, bo jeśli byśmy tylko mieli same pola, no to jeszcze 2 na 10 obsiejemy wszystko zbożami czy innymi uprawami. Tam wiecie, pszenica, jęczmień czy cokolwiek innego obsiejemy i to już jest na plus, a tutaj jednak ta hodowla też swoje pochłania czasu, jakby nie było. Więc trzeba jakoś to ładnie rozplanować. Mieć to w tyłu głowy, że jednak trzeba to pobierać. Wiadomo, niektórzy tak tego nie robią, tak? No ale jak dżukiery, powiedzmy, przykładowo mówię, też jeśli padną na zboże, no to też te zboża tną. Nagrywa, powiedzmy, jęczmień cały czas, dopóki tego nie skosi. Czy inne uprawy, czy jak w polach robią, no też przecież orać, to nie? Aby działki się zmieniają. Ja też chociaż próbuję te działki wymieniać, żeby po prostu was się tutaj nie zmieniło. Bo tak go nie pamiętam, tutaj było robione na odcinku, czy nie był na odcinku. To już wiem, że zrobiłem błąd. A dobra, no słuchajcie, no teraz będziemy mogli sobie gdzieś indziej tawy po pograć, popasować, przepraszam. I myślę, że jedno w drugie wejdzie, tak? Słuchajcie, no tutaj trzeba to porobić. Siano kosów u mnie to jest teraz za farmingowe, liczyliście, no to jest chyba około 5 hektarów. 5-6 hektarów, razy 4, bo ja nie wiem czemu zawsze pokazywałem sobie razy 4 jak 19 i to jest jakieś 20, około 22 hektarów mamy samych łąk, więc tutaj trzeba to robić jak najwięcej, jak najczęściej, żeby po prostu tej paszy też muszę mieć jak najwięcej, tak? Bo jednak to samo nie nadciągnę tego wszystkiego, muszę mieć tego siana od groma, żeby jednak tego termina jak najlepszego zrobić. Do tego też teraz żyto też było zasiewane po to, żeby jak najwięcej tego tej słomy pewnie wychodziło termina, bo myślę, że też będę chciał dosypywać w pewnym sensie tej słomy, no, troszeczkę ją przesuszyć niektóre krowy. A wiadomo, jak paszę uspokoję, to wszystkie krowy się przesuszą. Ale najważniejsze jest to, że jeśli nad nim zrobi sobie sianą pszczonkę, to pewnie też belki później. Z tego względu, że też to fajnie będzie się komponować, bo tak, jak pamiętacie, jak robiliśmy codzienne obrządki, tak to powiem, no to mieliśmy tak, że wstawiliśmy sobie co, belkę siana, belkę z siano kieszonki, tam żyta wtedy i dwa łyżki krokodyle właśnie kukurydzy. Mieliśmy paszowóz idealnie wyrobiony 17 metrów sześciennych. Więc tutaj jak najbardziej wyszło to idealnie. Teraz wiadomo, już patrząc normalnie 2,5-5,5 tysiąca chyba litrów belka, no to gdzieś wychodzi też tak 2 łyżki, więc 4 łyżki, gdyby nawet w późniejszym czasie 4 łyżki kukurydzy, czy tam 2 łyżki kukurydzy, 2 łyżki sianokrzonki bądź żyta, w zależności co będzie w silosie, bo jednak też tą szczepę trzeba no jednak troszeczkę przeciągnąć, tak? No bo jednak nie po to też człowiek miał 150 koła za przyczepę, żeby teraz ona sobie tylko stała i jeździła po zarobkach, ale także i u mnie robiła. Bo jednak nie oszukujmy się, ja przyczepowałem za te pieniądze, żeby właśnie jeździła na zarobki. Ona była pod John Deere kupowana, bo ona najbardziej mi pasuje pod John Deere, no bo John Deere się zbytnio z tą przyczepą nie męczy. Plus już ma troszeczkę problemu, no bo to jest na gabaret, jakby nie było, tak? Życie to tak człowiek nie patrzy, chyba jest taki zestaw. Grom, ciul tam, jedziemy takim jakim mam. Wiem jak kuzyniak AMX-a 150. I on ma tam około 12 ton szczepę zbierkę i nam się nie patrzy, kurwa, napierdziela i jakby to szło, co nie? Ale wiadomo, tutaj nie inaczej to trzeba patrzeć. No mam nadzieję mój krajowny to jest zestaw właśnie John Deere'a. Bo masz ciągnik John Deere'a, jest najbardziej klarowny tutaj do tej przyczepy, no bo on najbardziej gabaretowo wygląda, on ma ten uciąg, ma nawet laczki kurwa konkretne. A ja też będę myślał, że w przyszłym roku, jeśli to będzie zgodnie z panem, jeszcze dostanie ten John Deere. A mam taką cichą nadzieję, bo na pewno jeszcze teraz to kupię ciągnik i jeszcze później się przeciekł, kupię go ciągnik i jeszcze jeden ciągnik, a tamten ciągnik na pewno będzie powymieniany na jakiś inny, bo jeszcze mam nadzieję, że co najmniej 3 ciągniki jeszcze to wlecą. Ogólnie na to gospodarstwo, bo jednak jeśli ja tam sobie rozwinę to drugie gospodarstwo, też będę chciał jakoś to miałem fajnie porobić. Tutaj nie
nie grabimy, tylko jedziemy sobie właśnie tutaj na tą łączkę dalszą kawałeczek. No nie wiem, czy to nie robiłem na odcinku tego. Teraz nie wiem szczerze. Bo tutaj się naprawdę blisko teraz te łąki porobiły. Teraz mi ciężko to jest. Czekajcie, powinien zrobić tak. Tak, tak, tak. I tą stronę, dobra. Teraz ta hermetra jest tak 13 na godzinę. To jest tak szybko, to wie. Kurna, tak zrobiaka uratowała mi tybek teraz. Widzicie, nie muszę się bawić teraz naokoło, później odgrabiać, cudować. Cudowka zerówka, to jest dwuka zerówka, mimo że ma moje technicznie 7 metrów, a na fizycznie wierzę 6,8 metra. Tamta moja stara, powiedzmy, co sobie stara, prawda, z nowości, u mnie na gospodarstwie będzie wiadomo sprzedawana, jak wspomniałem, ale tamta była niby 4,2 i drugą stronę brała 4,2, czyli bierze teoretycznie 8,2, 8,4, przepraszam. Ale jednak to jest troszeczkę już upierdliwe. Mimo wszystko, ja tej upierdliwości nie chcę, mimo tego, że mam troszeczkę mniejsze pokosy, ale to też jest troszeczkę inna plus, z tego względu, że trasa, czy oczywiście przyczepa do tego materiału będzie miała mniej, bo adekwatnie będzie z tym szło, że będę mógł tylko szybciej pojechać. Tak mam nadzieję. I to będzie lepiej wyglądało niż właśnie takie męczenie, wiecie, jechanie tak, nie wiem, 8 na godzinę, 6 na godzinę przy taką, w zależności od jak to będzie obciążenie miało na wałku i tak dalej, na silniku, jaki materiał będziemy zbierać przede wszystkim. Bo jeśli będziemy tylko zbierać ściano, to jeszcze po biedy, no ale byśmy tak mieli teraz wszystko zbierać, no to już jest delikatny problem. Ale z tym wszystkim. Ale jakoś sobie musimy to ładnie ogarnąć, żeby po prostu to miało jakoś tam lekkie, delikatnie mówić sobie ręce i nogi. Więc teraz mi pasuje, zabiereczka jest na elegancko, no mówię, to już jest po 50 zł minionek chodzi, ogólnie na pewno też będę chciał po prostu ustać, przejrzeć się tak dobitnie. No bo teraz wiecie, no jest sezon, to też tak zbytnio nie ma tego czasu, ale dzwonię do Andrzeja, Andrzej przyjadzie, niech to zobaczy skałużyska, bardziej czego wymieni, to nie są duże koszta, górze jest tak, przykładnia jest najważniejsza, przykładnia chodzi jak laleczka, tak to powiem, więc tutaj się nie muszę martwić o to, że coś się stanie z przekładnią, bo prawdopodobnie przekładnia będzie chodzić, bo jest nasmarowana, jest wszystko posprawdzane, wszystko poustawiane. To jest wszystko, jest elegancko, no jest na pewno lżejsza, teoretycznie lżejsza do podnoszenia niż tamta duża jednokarozelowa, bo ja tak nie biłem nim. A powiem szczerze, że tym zestawem ciągnikiem przednia grabiaka ładnie ciągnęła do góry, młotkę zadzierała, bo ktoś się pytał, czemu ja z balastem sobie jeżdżę. No jeździłem wtedy z tym balastem, tą grabiaką, bo no jednak troszeczkę młotkę mu zadziałało, mimo że on sam sobie, no waży też nie mało ten ciągnik. A tutaj na spokojnie mogę sobie pod balas odpiąć i mogę sobie komfortowo to robić, bo teraz raczej Pace nie będzie widział obciążnika na razie na ten moment, ewentualnie co do czego będziesz miał balas założony, to pewnie do agregatu, bo jeszcze może agregat będzie układał nim właśnie powiedzę. A ja też nie wiem, bo znajomy właśnie, którym tak się może powiedzieć, w cudzysłowie spółkuje, może nie dosłownie, ale tam nie ma spożycia, mu poszliny, on pożyczał przyczepę. On ma zajebisty agregat uprawowy, chyba 5-metrowy, bo jednak teraz on też tak właśnie troszeczkę więcej inwestować te sprzęty, bo zawsze pamiętacie, że ja pożyczałem mu praktycznie na wiosnę rozrzutnik, właśnie ściągnikiem, z tego względu, że on nie miał maszyny naszej, no ciągnik miał, tylko wtedy u nas miał tak, że atom się rozsypał. Później stwierdziłem, że jednak niech sobie to bierze ten ziomnik, on krzywdy nie zrobi. A teraz wiadomo, teraz bardziej klasa, może będzie szkoda, ale się nie przejmuję, bo będę miał raczej ciągników więcej na to, żeby bardziej czego. Jak coś się stanie z ciągnikiem, to będzie jednak wymianka, podmianka i tak dalej, na polu nawet. Wiecie, on ma taki zajebisty zestaw, bo ma chyba teraz Deutschfahrer, tam Deutschfahrer, w zależności jak to mówi, bo właśnie kupił. Nowszego. No i teraz mam ja 150 koni,
No i teraz mój 5-metrowy agregat kupił, parowy, i prawdopodobnie, jeśli się z nim dogadam, oczywiście za flaszkę pożyczenie, tak raczej będzie, to będę chciał właśnie od niego pożyczyć na uprawkę pod kukurydzę. Pod kukurydzę sobie to uprawić, sprawdzić może taki agregat by się przydał, no bo tak naprawdę nie mam agregatu, mam jeszcze stary agrometu, czy jak to tam się nazywa, agregat. Chciałbym właśnie przetestować coś lepszego, bo chciałbym coś większego, na jakieś 2, 5 metrów, 6 nawet metrów parówki mieć pod kukurydzę, po kukurydzę. A razie czego nawet będzie potrzebował, to i jechać cielisko sobie tak szybko ciachnąć. Ja będę sobie mopnął sobie osieje, to po prostu jechać, to po prostu dziabnąć na strzała. Więc tam trzeba przetestować. Wiem, że to ma chyba agronaszu? Albo Landstala, nie wiem dokładnie co tam jest, ma dokładnie. Więc zobaczymy w późniejszym czasie, na pewno będziecie to widzieć pewnie już na tym odcinku, właśnie z tym nowym nabytkiem. Znaczy na setnym. Akurat może opaka to nie będzie, źle powiedziałem, że opaka będzie w następnym odcinku. A w tym odcinku to właśnie będzie ciągnik wkładany w prasie. Pierwszym co, wywalę sprawdzić, bo później dopiero podnosi itp. Będzie sprawdzany, więc co? Ja będę kończył, ale wspomniałem, że właśnie będę brał sobie teraz kredyt. Wybieramy sobie kredytu w granicach 220, mam teraz około 1,5 miliona zdolności. Teraz to dobrze przekminić, żebym ja też się nie wpakował. No bo tak, 90 tysięcy ja mam teraz zapasze gotowe, które przyjeżdżają do okrów. Do tego około 30 tysięcy pracowników, to jest 120. I mamy 60 tysięcy za, proszę Państwa, za siewnik wraz z paszowozem. 60 tysięcy. Nie, 52, no ale 60 tysięcy. Tak liczę. Bo tam wychodzi dokładnie 50, chyba 8 tysięcy, coś w tym stylu. Ale czyli 60. To wychodzi nam 180 tysięcy takich podstawowych kosztów. Więc jak mam teraz 10 tysięcy wezmę, zobaczymy. 200, 1, 2, 3, 4, 5. 200 koła na rok czasu. Czyli dochodziłoby mi teraz 18 tysięcy. 18 tysięcy dodatkowo. Starczyłoby mi to? Prawdopodobnie tak i tak raczej będzie. Ten ciągnik będzie wychodził tyle. Ten ciągnik będzie wychodził 178 tysięcy, bo cena ostateczna jest 178 tysięcy. Więc nie źle. No to jest na full wypasie. Jest tam nawigacja. Jest nawigacja, jest opony, kurwa, takie konkretne, że chyba żaden ciągnik z tych obecnych nie ma tego, tych laczy. Więc teraz to na rok czasu 18333 bierzemy. I mamy już teraz teoretycznie, jakby to spaci. Czekajcie, 18 tysięcy. Tutaj mam jeszcze 90 tysięcy, jeszcze mam jeden miesiąc, 3 miesiące, czyli mam jeszcze maj, czerwiec, lipiec, to żniw będziemy chyba już mieli i łącznie chyba z nim jakoś powinno chyba coś zażyć ten kredyt. Jeden, drugi to teraz wzięliśmy, bo musiałem wziąć, bo miałem sobie krowy, ale tego chyba nie pokazywałem, w tym odcinku. 100 sztuk, mamy pewną ilość krów, to wszystko jest nienacko. A ja co? Na tym będę wychodził. W tym dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to szybkiego rekomendarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.